Zgodnie z ustawą prawo energetyczne, odnawialne źródła energii, czyli OZE, to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Rozróżniamy pięć rodzajów energii odnawialnej. Energia wiatrowa. Na czym polega i jak działa? Wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Farmy wiatrowe składają się z pojedynczych turbin. Turbina wiatrowa to trzy główne elementy: wieża, ruchoma gondola i wirnik czyli konstrukcja łopat, które obracając się generują energię. Wszystko zaś dzięki wiatrowi, który staje się coraz bardziej popularnym, odnawialnym źródłem energii, będąc jednocześnie jednym z dwóch najczęściej wykorzystywanych. Energia słoneczna czyli energia ze słońca może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej lub do ciepła. Wytwarzanie energii elektrycznej dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, gdzie przekształcana jest na możliwą do efektywnego wykorzystania. Inną z metod energii słonecznych jest fotowoltaika. Polega ona na instalacji ogniw zbudowanych z materiału półprzewodnikowego, najczęściej krzemu, które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały. Energia biomasy Do wytwarzania energii OZE mogą też służyć wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. To tak zwana biomasa. Tutaj kluczowy jest proces fotosyntezy i przekształcenie w procesie spalania energii słonecznej na taką do efektywnego wykorzystania. Są różne rodzaje biomasy stała, np. drewno, rośliny, ciekła, tak zwane biopaliwa np. z rzepaku i gazowa, tak zwany biogaz. Popularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowana jest również w celach elektrycznych. Energia wodna Energia wodna opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Do tej dziedziny zaliczyć należy również energię prądów i pływów, która polega na wykorzystywaniu regularnych zmian poziomu wody w morzach i oceanach. Te metody stosuje się w specjalnych elektrowniach pływowych, ale jak dotąd nie są one zbyt popularne, w dużej mierze z uwagi na wysokie koszty produkcji takiej energii. Energia wodna to ogromny potencjał energetyczny. Energia geotermalna. Ostatnim odnawialnym źródłem jest geotermia, czyli energia z wnętrza Ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Energia geotermalna jest jednym z najtrudniej pozyskiwanych źródeł energii odnawialnej z uwagi na fakt, że złoża znajdują się głęboko pod Ziemią, nawet do kilku kilometrów w głąb zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, która dalej w elektrowni geotermalnej przekształcana jest na energię do wykorzystania. Geotermia jest wykorzystywana przede wszystkim jako źródło energii cieplnej, jednak możliwe jest również wytwarzanie energii elektrycznej. Wszystkie odnawialne źródła łączy to, że w czasie generowania i produkcji energii nie są emitowane do atmosfery żadne szkodliwe substancje, ich wykorzystanie nie wpływa na zmiany klimatu i efekt cieplarniany. Wszystkie należą do tzw. zielonej energii, co oznacza, że są naturalne, z reguły łatwo dostępne choć zależy to od rodzaju źródła i tanie, jeśli wypracuje się odpowiednie sposoby ich pozyskiwania.